kochani, witajcie. Czy my nie mamy tu palucha? Chyba mamy palucha. Słuchajcie, miałam właśnie usiąść się pomalować, ale mam tyle wam do powiedzenia, że pomyślałam, że nagram wam takiego gadanego vloga do makijażu. Zaraz będę nagrywać haul, właściwie mierzymy z Zary. Tutaj leżą rzeczy i mam jeszcze jedną paczkę i część rzeczy jest takich, które już wcześniej miałam. Czekajcie, chyba zamknę drzwi, bo uprałam właśnie kurtkę puchową i suszę ją w suszarce z piłkami i tak hałasuje, że chyba będziecie to słyszeć. Więc może ja to zamknę. A i właśnie od razu wam pokażę. To jest, słuchajcie, te takie sweterkowe body z H&M i pod spodem mam ten taki miękki, sportowy stanik, który wam pokazywałam w ostatnim holu z H&M. Mierzymy na Mazurach. I do tego mam kroksy i do tego mam nasze gałganowe spodnie dresowe. I słuchajcie, powiem wam, że to jest tak, ten stanik jest tak wygodny i to body jest takie fajne. Ono jest takie właśnie, jest takie jakby dzianiny, nie wiem, czy widzicie, ono jest takie dosyć przepuszczalne, bym powiedziała, nie wiem, jak to inaczej powiedzieć. Bardzo ładny jest ten dekolt, bo zobaczcie, że on nie jest taki głęboki, ale nie jest pod szyję i to jest tak miłe i wygodne, że ja sobie zamówiłam od razu dwa te body i teraz jak nagrywam, mierzymy, to jeszcze sobie zamówiłam ten stanik w różnych kolorach i jeszcze chyba jedno albo dwa te body, bo jest po prostu prześwietny, także wrzucę wam linka do tego i jak chcecie, to zobaczcie sobie ten haul na moim kanale. Ten haul mierzymy. Dostałam od was tyle wiadomości, tyle komplementów, bo tam się pokazałam właśnie w tych stanikach i w kostiumie gąbienowym, więc dziękuję bardzo. Jak chcecie, to sobie wróćcie do tego filmu. Postaram się nie zapomnieć wrzucić linka pod spodem albo tu gdzieś kartę klikalną. I słuchajcie, zaczynam od tej Dermalogiki, to jest Dynamic Skin Recovery 50, bo jak widzicie, po pierwsze tu jeszcze mam ślady po tych kwasach, jeszcze mi troszeczkę zostały, a druga rzecz to wiecie co, moja skóra się po tym zaczęła tak oczyszczać, że zobaczcie jak teraz wygląda, nie wiem czy wy to widzicie, widzicie na pewno. I też w ogóle przez chwilę nam przestała działać, nie wiem, czy to fachowe określenie jest pompa. No wiecie, że w zeszłym roku zainwestowaliśmy tam naprawdę dużo pieniędzy, bo to kosztowało kilka tysięcy, w taki system, nazwijmy to, oczyszczania, filtrowania jakby tej naszej wody, która była bardzo twarda, bardzo zażelaziona. Pamiętacie, że mi się połamały włosy, gdzie w ogóle mi wszyscy pisali, że to na pewno odfarbowania. No jakby od tamtego czasu, kiedy sobie zrobiliśmy to urządzenie, nazwijmy to, które nam tą wodę oczyszcza, to nie miałam żadnych problemów ani z cerą, ani z buzią. Aż do momentu, kiedy poprzednim razem pojechaliśmy na Mazury i znowu ta woda leciała taka po prostu rdzawo, brązowa dosłownie, że wiecie, wszystkie białe ręczniki pofarbowane i tak dalej. I to przestało działać, ale to nie to, że to urządzenie się zepsuło, tylko ono się wyłączyło, o czym my nie wiedzieliśmy i myśleliśmy, że się zepsuło, ale mieliśmy kilka takich sytuacji, gdzie po prostu był wyłączony prąd. I to zazwyczaj, bo tam często nam wysiada prąd, wiecie, bo to jest stary domek, ale zazwyczaj to się włączało i teraz to się nie włączyło. No i wystarczyło to tak jakby zrestartować, tam się coś przefiltrowało i już jest ok. No ale myślę, że to albo po tych kwasach mi się tak twarz oczyszcza, albo to znowu ta woda. Myślę, że jedno i drugie. Natomiast jestem bardzo zadowolona z tego, jak moja buzia wygląda, także jak jesteście z Łodzi, to mogę wam wrzucić link do Anity, do Drzwi do Piękna, tam gdzie to robiłam. Natomiast no jeszcze, o widzicie, jeszcze tutaj mam ostatnie te ślady, widać dosłownie od pociągnięcia pędzlem, od nakładania tego i widzę, że właśnie, słuchajcie, odkryłam na nowo podkład, który bardzo lubiłam i widzę, że on niestety, bo zepsuło mi się otwieranie i widzę, że mi umazał kosmetyczkę, ale to nic.
bo on był taki zamykany, że to się chowało, ale coś tu się zepsuło. Natomiast to jest ten podkład z Shiseido. To jest taki, on się nazywa self-refreshing, czyli to jest taki samoodświeżający się podkład. On jest pięknie taki kremowy, dosyć gęsty. I on będzie przepięknie wyglądał dla skór takich mieszanych, ale które właśnie... I nienawidzę tych wszystkich pompek, bo ja się zawsze umarzę w tym momencie. Dla takich skór mieszanych, które gdzieś tam potrzebują takiego krycia, ale też takiej właśnie takiego odświeżenia. Albo dla dojrzałych cer. To jest taki właśnie kremowy. I bardzo fajnie wygląda po nim buzia. I też ten kolor mi teraz mega pasuje. Mam go w kolorze 160 Shell. Bo właśnie wchodzę w taką fazę, że te zimowe podkłady już są dla mnie zbyt takie blade. A te jeszcze letnie, które... no na przykład tak jak mam ciemniejszy ten podkład, ten By Terry w kolorze 300N. To jeszcze są za ciemne i tak jestem, pewnie też macie taką fazę, że tak się jest gdzieś pomiędzy. Oj, zobaczcie jak on się ładnie rozprowadza i też zobaczcie jak on ładnie kryje przy naprawdę nie jakimś dużym dużej ilości podkładu, więc pomyślałam, że się do Was odezwę przy robieniu makijażu. Także słuchajcie, a jeszcze zanim zapomnę i rozprowadzając podkład, to Wam pokażę jedną rzecz, a o drugiej opowiem. Wiecie, że sushi no, ma ostatnio gorszy okres. Pytacie mnie o to, jak ona się czuje i czy już jest lepiej. To jest tak, że jakby tutaj się nałożyło kilka różnych rzeczy. Też generalnie wiek, bo ona ma 14 lat i to nie jest tak, że jakby w tydzień czy w dwa ona przejdzie jakiś proces leczenia i już będzie ok, tak? Więc to jest skomplikowane, bo no po prostu raz to jest wiek, dwa mieliśmy tutaj jakby pewien problem. Tak jak mówię, nie chcę tutaj mówić dokładnie o co chodzi, bo nie chcę po prostu słuchać wszystkich porad, jest naprawdę pod dobrą opieką. Już jest lepiej, już nie chodzimy na kroplówki, już jest dużo, dużo lepiej. Natomiast to, co się wydarzyło, ten atak, myśleliśmy, że jakby to jest problem że tak powiem, z tym organem. Natomiast teraz mamy co tydzień chodzić i robić badanie krwi, bo wychodzi nam ta morfologia niezbyt dobra. I teraz pytanie, czy to jest wynik tego, co się stało, czy może to, co się stało, jest wynikiem jakiegoś poważniejszego problemu. Ona już dwa razy miała usuwane guzy, więc to może być jakiś, to mogą być objawy po prostu bardzo wczesne niestety jakichś problemów nowotworowych, jakiegoś na przykład problemu z krwią. Ale też może być tak, że po prostu te wyniki wychodzą złe, bo generalnie ona była długo chora, wiecie, no nie wiadomo tak naprawdę, trzeba ją monitorować, natomiast teraz czuję się nieźle moim zdaniem. Generalnie pan doktor powiedział nam w zeszłym tygodniu, jak byliśmy, niech pies się cieszy życiem, niech odpocznie, bo też przez to, że ona praktycznie przez dwa tygodnie była prawie codziennie, wiecie, w przychodni, też mogło ją po prostu wprowadzić w taki stan i też się zastanawiam, czy tak nie jest, bo jak wczoraj wróciliśmy do Łodzi, to ona już się gorzej poczuła. Nie wiem, co jest, ale słuchajcie, my wracamy z Mazur i pies się gorzej czuje. Ja nie wiem, czy to jest kwestia zanieczyszczenia powietrza, czy może tutaj jakichś pyłków, jakichś alergenów. No nie mam pojęcia, ale słuchajcie, naprawdę widać różnicę, że pies się gorzej czuje i nawet jak ona, pamiętacie, miała bardzo często te problemy z gardłem, gdzie chorowała na gardło, to słuchajcie, tam na Mazurach, gdzie naprawdę no w tym domu jest dużo chłodniej, są przeciągi, są zimne podłogi, biega po, wiecie, po dworze, gdzie no jest mokro czasami, jest zimno i nic, nigdy jej się tam nie stało, a wraca do Łodzi i jest chora.
I pies moich rodziców też podobnie reaguje, więc ja nie wiem, czy, no mówię, może to jest kwestia zanieczyszczenia, nie wiem o co chodzi. Natomiast widać, że ona się tutaj troszkę gorzej czuje. No musieliśmy wrócić, mamy bardzo dużo różnych rzeczy do pozałatwiania, między innymi w przyszłym tygodniu, nie, w tym tygodniu jeszcze. No nieważne, no teraz na dniach, słuchajcie, mamy szczepienie i będziemy się szczepić, zapisaliśmy się, bo jak macie profil zaufany, a bardzo łatwo go założyć, jeżeli na przykład macie konto w banku, to polecam Wam, jak się zapisujecie na szczepienia, sorry, ale będę Wam tak o wszystkim po kolei opowiadać, to możecie sobie, dostajecie chyba 5 propozycji terminów i też tam można sobie wybrać, jaką chcecie szczepionkę. I my się zapisaliśmy na tego już Johnsona jednodawkowego. I ja się bardzo cieszę, bardzo na to czekałam i tak, no i między innymi dlatego musieliśmy wrócić, różne inne jeszcze rzeczy się dzieją, będziemy chcieli jak najszybciej na te Mazury wrócić, bo już ma się też zrobić pogoda, bo powiem Wam, byłam przed chwilą na balkonie wieszać pranie, jest piękne słońce, ale po prostu jest taki zimny wiatr i tak wieje chłodem, że no ja nie wiem, chyba nie będzie też jakieś takie za ładne lato w tym roku. Generalnie ja kiedyś miałam taką teorię, to się sprawdzało, że jak jest taka sroga, mroźna, śnieżna zima, to potem jest ładne, gorące lato, ale no ja nie wiem. Wiecie, to teraz te wszystkie prognozy to w ogóle nie mają sensu, jakby wyprzedzanie tematu dłużej niż tydzień, bo to się średnio sprawdza, no ale zobaczymy, na razie jest też tak sobie. Też na Mazurach tam oprócz myszy też różne tam kwestie się pojawiły. Tak jak mówiłam, ja najchętniej bym Wam wszystko opowiadała, natomiast nie wszystko jakby można w internecie tak od razu mówić. Ja też jestem taka, że muszę sobie przetrawić pewne rzeczy i dopiero gdzieś tam czy z Wami, czy z kimś innym się dzielić. Powiem Wam, że wczoraj, nie wiem co mi jest, naprawdę to chyba po prostu te wszystkie tygodnie jakichś takich stresów, złych wiadomości, znowu jakąś tam dostaliśmy złą wiadomość, gdzie ja już po prostu, tak jak Wam mówiłam, tak jak byłam odporna psychicznie i wszystko było ok, to po prostu przedwczoraj wieczorem to już był płacz i lament, wczoraj w ogóle stwierdziłam, że robię sobie przerwę i odpoczynek i leżałam w łóżku. Potem całą noc sushi jakoś tak chyba źle się czuła, bo chodziła, nie spała, więc jak ona nie śpi, to ja też nie śpię, bo ja się stresuję, czy jej nic poważniejszego nie jest. Oj, słyszę, że chyba chodzi pod drzwi. Czekajcie. Markuś. Chodź, ja jestem tutaj. Co ty tu chciałaś? Chodź, pieseczku. Idziesz tam sobie, tak? Zostawić się otwarte drzwi. A, no chodź, pokaż się piesku, chodź. Chodź, kochanie. No chodź do mnie, chodź. Chodź, chodź piesku, chodź. Chodź, to od razu im powiem, bo zaczęłam o czymś mówić, chodź. Chodź, pokażemy się. Bo słuchajcie, koleżanka, która, pamiętacie, pirata, którego Tomek znalazł i uratował, odsunę się troszeczkę, żeby jej było wygodniej siedzieć, żebyście to widzieli. Chodź. No chodź. Chcesz posiedzieć chwilę? Zaraz cię puszczam, dobra? Koleżanka, która ma pirata, powiedziała, że a on też ma chore serduszko, też się stresuje, też chyba ma po prostu traumę po tym, że ktoś go wyrzucił. I poleciła nam, że u niego bardzo fajnie działa olejek CBD. To są te olejki z medycznej marihuany, które też są w ogóle dostępne dla ludzi. Powiem Wam, że jak zaczęłam o tym czytać, to zastanawiam się, czy na mnie zamówić takiego ludzkiego. To jest naprawdę dosyć drogie w ogóle. Oczywiście też są tańsze wersje, znaczy rozpiętość cenowa jest różna, no żeby taki podobno był lepszy, to musi więcej kosztować. I słuchajcie, koleżanka nam poleciła właśnie i u nas w lecznicy kupiliśmy coś takiego, to się nazywa Hempec Xatival Full Spectrum CBD Oil. I słuchajcie, te olejki, ten przynajmniej, zaczęłam czytać o tym
u nich na stronie wspomaga na przykład u takich seniorów leczenie chorób serca. Może dobrze wpływać na apetyt. U nas też z tym było ciężko. Generalnie to ma takie działanie, że to nie jest uspokajające, ale przywraca równowagę. Tak jak nie, nigdy nie ma sobie ashwagandha i L-teanina. To też są naturalne takie suplementy, które ja na przykład biorę i które się u mnie fajnie sprawdzają. I właśnie to nie jest nic uspokajającego, tylko to jest coś takiego, co ma sprawiać, że nasz organizm, ciało, umysł jest w takiej równowadze. Ja też nie jestem lekarzem, nie znam się na tym super, opowiadam Wam o tym tak, jak ja to, że tak powiem, wyczytałam i rozumiem. I właśnie to dobrze wpływa na problemy z sercem, na właśnie jakieś problemy stresowe, tak, Twój olejek. Na kiedy na przykład pies się boi burzy, albo boi się fajerwerków, albo przed podróżą. Można tego też używać u kotów. Dałam kici, ale tak jak kicia śpi cały dzień, to potem tak samo spała cały dzień. Na podróż najlepiej u nas się sprawdzają te kocie feromony, ale to też ona ma lepsze i gorsze dni. Ale powiem Wam, że wydaje mi się, no sushi to już chyba 2 tygodnie przyjmuję. I jak właśnie widzę, że ona jest jakaś taka rozbita, taka zaniepokojona i coś jest nie tak, to to naprawdę działa. To też działa przeciwbólowo. Widziałam, że u ludzi jest napisane, że u ludzi to chyba ma działanie jedno takie podanie olejku około 4 godzin. Tutaj dla sushi ta dawka to jest rano i wieczorem jedno takie psiknięcie pompki pod język. Bo to jest specjalnie dedykowane dla zwierząt, bo też trzeba, słuchajcie, dobrać odpowiednio dawkę dla takiego maluszka. I jak oglądałam, no to jest akurat firma, która produkuje dla zwierząt te olejki, ale też widziałam, jak oglądałam dla ludzi, że te firmy ludzkie mają też takie olejki specjalne dla zwierząt. Wydaje mi się, że tu chodzi o dawkę, żeby po prostu to nie było za dużo dla takiej małej popierdółki, nie? Takiego malutkiego borka. I słuchajcie, jak zaczęłam czytać u nich na Instagramie o tym, to na przykład tam ktoś pisał, że jak zaczął to podawać pieskowi, to zniknęły mu, wiecie, te takie zacieki pod oczami. I powiem Wam, że sushi to przyjmuje 2 tygodnie i ona zawsze miała, pokaż się, chodź na chwilkę się, pokaż się tylko, już Cię puszczam. Pod oczkami, wiecie, jak białe pieski mają, no czy w ogóle na jasnej sierści widać, takie, wiecie, brązowe zacieki. I zobaczcie, że ona tego nie ma. I w ogóle właśnie z Tomkiem o tym rozmawialiśmy wczoraj, że faktycznie zniknęło, tak? Więc poczytajcie sobie, bo ja już ją puszczę. Polecałam Wam, jak sushi właśnie miała te takie gorsze okresy, puszczałam jej muzykę relaksacyjną dla psów na YouTubie. Ja będę się dalej malować. To będzie Shape Tape. W ogóle ten korektor to jest po prostu złoto. On tak kryje i na te wszystkie rzeczy, które miałam na buzi, to po prostu rewelacja. I puszczałam jej tą muzykę relaksacyjną dla psów i naprawdę, słuchajcie, jak widać, że ją bolało, że się tak źle czuła, to ona, wiecie co, nie mogła spać. W ogóle nie spała, nie kładła główki, tylko cały czas siedziała. To podobno jest oznaka właśnie, jak coś boli pieska. I puszczałam jej tą muzykę i oczywiście oprócz, wiadomo, wizytu weterynarza, leków, leczenia i tak dalej, to są, wiecie, takie rzeczy wspomagające, tak? To powiem Wam, że ta muzyka relaksacyjna bardzo fajnie działała. I tam są różne jakby rodzaje, ale to działa na przykład na lęk separacyjny, czyli kiedy na przykład wychodzicie z domu i piesek, no piesek rozpacza, tak? Albo właśnie zburza. Wiecie też o tym, że, nie wiem czy wiecie, że podobno jest tak, że pies słyszy to, co jest najbliżej jakby niego. Czyli jak mu na przykład puszczacie właśnie taką muzykę, położycie mu telefon koło ucha, a za oknem jest burza, albo fajerwerki, albo jakiś hałas, którego on się boi, to pies słyszy właśnie jakby to, co jest najbliżej i nie słyszy
tych dalszych odgłosów, czyli go to nie stresuje. I słuchajcie, usłyszeć to naprawdę działa, wiecie? Także też możecie w ten sposób psa na przykład uspokajać właśnie, nie wiem, przy burzy albo jak są jakieś odgłosy, czasami pieski tak mają, że jakiś tam odgłos je przeraża, no to właśnie ta muzyka relaksacyjna dla psów naprawdę to działa. I bardzo dużo osób do mnie napisało, że bardzo dziękuję, bo właśnie też mają pieski po zabiegach, albo pieski, które się stresują w trakcie podróży, albo no różne takie sytuacje i że naprawdę to działa. Słuchajcie, wiecie, ja wtedy byłam po prostu skłonna spróbować wszystkiego. Jak wpiszecie na YouTubie relaxing music for dogs, to tam jest bardzo dużo tych kawałków i zobaczycie też, że niektóre naprawdę mają miliony wyświetleń i w ogóle w komentarzach ludzie piszą, że to zarąbiście działa, także możecie spróbować. No i ja nie wiem, ja mówię, ja sama to kupiłam, w ogóle to można kupić tylko w przychodniach weterynaryjnych, tego nie da się kupić tak przez stronę, to powinno być też podawane po konsultacji z weterynarzem i po dobraniu dawki. To nie jest tak, nie powinno się tego, wiecie, tak samemu sobie po prostu stwierdzić, że będziemy to dawać. Więc ja wam tylko mówię o tym, to nie jest ani żadna współpraca, ani też żadne, wiecie, takie moje zalecenie, bo pamiętajcie, że to wszystko musi być z lekarzem uzgodnione, ale mówię wam tylko, że coś takiego istnieje, bo ja sama nie wiedziałam i może jak macie jakieś problemy właśnie z pieskami. Co tam, tu ptasz otworzyć ci sypialnię, czy o co chodzi? Nie, będziesz sobie tutaj leżeć, tak? Dobrze. Że taka opcja istnieje, bo ja o tym nie wiedziałam. Więc tak. I co jeszcze wam, więc chciałam o muzyce powiedzieć, o tym. Tak, ja już nie chcę być nudna i nie chcę w kółko powtarzać, ale naprawdę jakoś tak mówię, chyba sobie zamówię też taki olejek dla ludzi, bo po prostu ja nie wiem, czy też jest jakieś jest takie ciśnienie, głowa mnie boli, mówiłam wam o tym, że mam te ósemki do usunięcia i to mnie strasznie boli, strasznie mnie od tego ta głowa boli. I chyba jakoś tak po prostu, nie wiem, wychodzą mi te wszystkie stresy, a do tego słuchajcie, po prostu serio, kolejne rzeczy, którymi się zajmuję, to cały czas, no cały czas jest nie tak, jakby wiecie, naprawdę pasmo niepowodzeń i nie wiem co jest. I może też już po prostu ja jestem jakaś rozbita, jakoś źle to przyjmuję, nie wiem, nie mam pojęcia, no ale tak jest. I teraz a propos makijażu. Może ty byś chciała na spacerek, co? Że tak leżysz? Czy głodny pies? Pies dzisiaj swojego jedzenia nie zjadł, a kocie zjadł. Ostatnio bardzo fajny trik odkryłam, że słuchajcie, jak chcecie wykonturować buzię tak, żeby mieć taką bardziej pociągłą, to pokazywałam na Instagramie Niki Tutorials, to zaczynacie bronzer nakładać tak i nie tak, jak kiedyś było to, pamiętacie, takie trzy, że się robiło na twarzy, tylko zaczynacie nakładać tutaj i zjeżdżacie tak, tak do dołu. I powiem wam, że ostatnio zaczęłam tak robić i faktycznie to fajnie, bo się wyszczupla i tak jakby odmładza. Więc możecie sobie spróbować. Tak? I tak. No. I używam cały czas tego kremowego produktu. Zaraz patrzę, czy tam coś boli, ode mnie nie chcę. Jestem bardzo zadowolona. No i teraz standardowo będą... Okej, zapowietrzyłam się. Te dwa pudry z Fenty. No. I pamiętacie, ostatnio wam pokazywałam w jakimś filmie, że ja go kupiłam w styczniu chyba, czy w grudniu nawet, a zobaczcie ile mam. Te małe pojemności naprawdę są spoko, powiem wam. Ale jak ten zużyję, to kupię sobie jaśniejszy kolor, bo to jest ten banana. A drugi to jest ten lawender, który używam pod
o czym? Więc słuchajcie, wróciliśmy do Mazury, musimy, tak jak mówię, tutaj kilka rzeczy pozałatwiać, no na razie też nie możemy jakoś tak na... będziemy krążyć po prostu, bo no też sushi musi być teraz no jakby cały czas kontrolowana, tak, i będziemy patrzeć, jak wychodzą te wyniki. No ja mam nadzieję, że... mam taką nadzieję, chociaż może nie będę zapraszać, ale że to nie jest nic takiego złego, że być może po prostu te różne problemy, które miała z brzuszkiem i to, co się ostatnio wydarzyło, to po prostu to jakoś spowodowało, że te wyniki są gorsze. No ale wiecie, różnie może być. Nawet nie chcę mówić, strasznie się wiecie o nią martwię, po prostu te wszystkie inne rzeczy, te wszystkie inne problemy, to po prostu jest nic. I niech wszystko się dzieje jak chce, byle sushi była zdrowa, wiecie. No i dziękuję Wam też za wszystkie wiadomości. Ja po prostu jestem ostatnio, no mówię, w nie najlepszej formie. Bywało lepiej, powiem Wam. I mówię, tak jak wcześniej tam ludzie podejrzewali jakieś moje załamanie psychiczne i że biorę psychotropy i tak dalej, gdzie po prostu nawet nie byłam blisko tego, co teraz czuję. A jakoś wiecie, to jest tak, że teraz ja chodzę i się uśmiecham i nagrywam vlogi w ogóle i jakby staram się żyć normalnie, ale no dojechało mnie różne rzeczy, ale mam nadzieję, że to się odwróci, wiecie, ja wierzę w to, że życie to jest taka sinusoida i po prostu czasami musi być źle, żeby potem było lepiej, że czasami też tak jest, że po prostu trzeba gdzieś tam, nie mówię, że sięgnąć dna, ale no jakby... trochę musi być w życiu taki rozpierdziel, żeby potem było lepiej. Nie wiem. Tak się pocieszam. Wiecie, że po prostu to była paletka Hourglass, na pewno znacie. A może jakiegoś dzisiaj innego różu użyjemy. Użyj czegoś innego. O, tu mam. Kali Kiss Smashbox. Ja nie wiem, czy... O! O! Słuchajcie, powiem Wam, że zrobiłam tu czystki i już prawie nic naprawdę nie mam. Z kosmetyków mam tylko to, czego używam. Ale wiem, na co bym chciała. Mam tu jeszcze te różne boksy z Benefitu. Może tego Sugar Bomb bym użyła? Dawno tego nie używałam. To jest ten taki różo-bronzer. On bardzo fajnie wygląda. Tak, także słuchajcie. Pewnie ten film, który widzicie teraz, puszczę w sobotę. A w piątek pójdzie haul z Zary. Albo odwrotnie, jakoś piątek, sobota będzie ten. Potem będą jeszcze vlogi z Mazur. Tu mam chyba jeszcze dwa. No i potem wracamy do filmów z Łodzi. Ale myślę, że jakoś niedługo postaram się pojechać na Mazury. Wrócić, ja bym bardzo chciała. Mamy tam bardzo dużo rzeczy do jakby załatwienia, zrobienia. Też chciałabym... chciałabym w ogródku jeszcze pewne rzeczy zrobić. Chciałabym zamówić sobie takie skrzynie do ogrodów, które się wysypuje ziemią i tam się sadzi różne rzeczy, ponieważ nasza ziemia jest taka dosyć problematyczna, a poza tym mamy nornice, które wyżerają wszystkie cebulki. I pan, który ostatnio nam tam pomagał w ogródku, powiedział, że mogę sobie darować sadzenie jakichś małych sadzonek, no albo cebulek, bo one mi wszystko, wszystko zjedzą, a ich jest tam naprawdę dużo. Bo normalnie jak chodzicie, to widać takie tunele, a ja absolutnie nie chcę ich przepędzać, ani nic takiego robić, niech one sobie tam żyją. Tylko ja jakoś sobie będę musiała inaczej te roślinki wsadzać. No i powiem Wam, że jednak jakoś na tych Mazurach, mimo że tam jest zawsze milion rzeczy do zrobienia, to jakoś tak bardziej odpoczywam. I... nie wiem.
jakoś mi tam się lepiej znosi te problemy, bo nawet właśnie jak się wkurzę, jak tam dostałam złą wiadomość, się wkurzyłam, poszłam, chwilę się przeszłam, nawet padał deszcz, ale wiecie co, jakoś tak pooddychałam świeżym powietrzem, popatrzyłam sobie na te łąki i jakoś mi się tak raźniej na sercu zrobiło. No i właśnie też powiem wam, że sushi tam naprawdę tak odżyła, mimo że wiecie, ona jeszcze nie wróciła tak do zdrowia i nie czuje się tak w 100% dobrze na pewno. To po prostu, jak ona wraca tutaj, to widać, że jest jej gorzej, a tam pies jest taki bardziej zadowolony, no. Na sobie, wiecie, chodzi, wącha, pójdzie na spacer, jakoś tak... Wszystkim tam jest lepiej. Tu już start, będę chyba już nic na oczach robić. Może brwi trochę podkreślę ten brow. Powiem wam, że ostatnio lubię taki makijaż, żeby skupiać się tylko na cerze, na rozświetleniu i właściwie tylko delikatnie tutaj sobie te brwi tak delikatnie przyciemniam i bardziej mi chodzi o to, żeby mi się nie czochrały. W ogóle umówiłam się na regulację i henne brwi, bo już nie wiem, kiedy miałam, dawno temu. I już bym chciała, bo nie umiem sobie sama ładnie wyregulować brwi. Poprzez mój astygmatyzm to jakoś mi nie idzie. Nigdy to, albo sobie krzywo to zrobię i mi się to nie podoba. I ładnie ten makijaż wygląda. Gdzie tu jest jakaś pomadka? Tak, więc cera i usta. Jakby pomadki tam to ok, a jakoś reszta... Nie, ciebie nie chciałam, a może i chciałam. No bo dobra. To jest ta druga pomadka z YSL. Chciałam tą różową, ale powiem, że nie mam pojęcia, gdzie ona jest. Więc użyję tego koloru 88. To jest taki kolor ust, bym powiedziała. Ciemny róż. Matko, 30 minut. No i właśnie, chciałam takie łóżka. Takie łóżka, nie wiem jak to sobie, flower beds po angielsku to się nazywa, a po polsku to nie jest chyba inspect. Takie wiecie, nie donice, tylko całe takie drewniane coś, w co się wsypuje ziemię. I chciałabym sobie takie zamówić. Jak znacie jakąś fajną firmę albo fajnego wykonawcę, który to robi. Bo tego jest mnóstwo, jest takie dosyć proste i nie są jakieś drogie te rzeczy, ale może jakiś istnieje fajniejszy system, to jakbyście mogli wysłać na Instagramie do szufladki albo na maila, to byłabym wam bardzo wdzięczna. No więc tak, słuchajcie, po prostu, jak to się mówi? Popraw koronę i zasuwaj dalej. Tak się właśnie czuję, że no nie idzie mi w tym życiu, martwię się o sushi, nic nie jest tak jakbym chciała, no może nie nic, ale nie wszystko jest tak jakbym chciała, nie widzę jeszcze tego światełka w tunelu, ale słuchajcie, mam nadzieję, że już niedługo będzie lepiej, te włosy mi się też nie układają. Oczywiście wszyscy się rzucili do fryzjerów, więc termin na fryzjera mam na 1 czerwca. No bo tak, jestem pierdołą i w ogóle nie pomyślałam o tym, żeby się zapisać. I w ogóle dzisiaj też robiłam sobie maskę i mam świeżo umyte te włosy, a wyglądają na jakieś takie obciążone. Nie wiem, co mi się ostatnio dzieje. Czy to jest kwestia tego, że po prostu one się już tak nie układają, bo są za długie, czy nie wiem, czy też przez tą wodę na Mazurach coś mi się znowu zesrało. W ogóle ja chyba nie pomalowałam rzęs. Nie? No, nowy włos. Tak, chyba brałam się za ten tusz, ale nie wiem. Nie mam pomalowanych. O. Słuchajcie, zaraz idę z sushi na spacer, bo coś tam słyszę, że urzęduje w przedpokoju. Może jest potrzebny spacer. Potem nagram
Holz Zary. Patrzę, czy tu jeszcze mi nagrywa aparat, bo widzę, że już się przegrzał. W ogóle ten aparat, słuchajcie, to już się tak rozleciał. To jest ten Sony Z, ten taki dla vlogerów. Wam, że ma świetny fokus, ale nic poza tym, bo no prawie mi już nic nie działa. On kosztuje 3000. Nie pamiętam, jak kupiłam jakoś w październiku. I serio muszę już zamówić kolejny. No fakt też, że ja właściwie codziennie vloguję i codziennie go używam, no ale to miał być aparat dla vlogerów, tak? A po prostu no już się jest... Nic, odpadł mu mikrofon, obiektyw bardzo głośno pracuje i źle pracuje, mam wrażenie, że zaraz się nie będzie już wysuwał albo się nie schowa. Bateria mi trzyma, mam dwie dodatkowe baterie, bo bardzo, bardzo szybko w ogóle pada ta bateria, przegrzewa się ten aparat. Właśnie teraz mu nagrywam ile? 35 minut, a już mi pokazuje taką ikonkę, że jest przegrzany i zaraz się wyłączy, więc po prostu, no słuchajcie, ja nie wiem. Naprawdę ma bardzo ładny, sorry, że się tak garbię, ale tu mam lusterko. Bardzo ładny kolor, bardzo ładny fokus, chociaż uważam, że Canon miał ładniejsze kolory, ale fokus nie działał prawie, że więc to było irytujące. No ale drogie Sony, po prostu jakość tego aparatu, nie wiem, może mi się trafił taki egzemplarz, albo może ja go użytkuję intensywnie, no ale to miał być aparat dla vlogerów, więc powinien wytrzymywać codzienne vlogowanie, a ten to się zaraz w rękach rozpadnie. Dobrze, kochani, a więc to był taki mój update. Zrobiłam sobie makijaż, pogadałam z wami, tak jak mówię, idę z sushi na spacer, potem nagrywam to mierzymy z Zary. Mam bardzo dużo shortów i body ostatnio i też mam jeansy, te takie z wysokim stanem, więc nie mierzyłam jeszcze, wszystko tutaj leży, chcę sobie przymierzyć z wami, a część rzeczy też mam takich, które wcześniej już zamówiłam i się fajnie sprawdziły i nosiłam, więc wam pokażę w tym holu i tak mi się wydaje, że tak to zrobimy, albo ten film pójdzie w piątek, albo w sobotę, ale te piątek, sobota będą te dwa filmy. Także ja idę na spacer, potem zamierzam upiec ciasto i trochę dom ogarnąć, bo też już jest mi to potrzebne. Powiem wam, bardzo fajny jest ten krem z Dermalogiki, też wam wrzucę linka pod spodem. Mam nadzieję, że jesteście zdrowi, że wasze zwierzątka są też zdrowe, bo to jest najważniejsze. To jest taki frazes, o którym się mówi, że... To właśnie, to jest taki frazes, ale faktycznie, słuchajcie, no... Tak jak z tą sushi biedną. Najważniejsze, żeby była zdrowa, a reszta wszystko się ułoży. Ale dziękuję wam bardzo, że jesteście. Dziękuję, że mnie wspieracie. Dziękuję za wszystkie ciepłe słowa i naprawdę czuję od was ogromne wsparcie. Także dzięki bardzo. Ja się już z wami żegnam. Widzimy się jutro. Trzymajcie się ciepło.